nauczyć żyć zupełnie nowym życiem. To było inne życie niż tamto w Matrixie. Zupełnie inne. I my też musimy się nauczyć żyć nowym życiem. Wstajemy rano, się budzimy, nie włączamy radia, komputera, telewizora, żeby nas truł od samego rana. Wstajemy, otwieramy okno, wyglądamy na dwór. O, jak pięknie jest, jaki fajny jest ten świat. Dzięki Ci, Panie Boże, że jeszcze mogę go oglądać, bo tylu ludzi nie przeżyło tej nocy na całym świecie. Tylu ludzi nie przeżyło tej nocy, a ja się jeszcze obudziłem. I za to Ci, Panie Boże, dziękuję. Jakbyśmy tak się rozglądali dookoła, to jest taka masa rzeczy, za które trzeba Panu Bogu dziękować. Czy dziękujemy? Jedziemy gdzieś tam sobie na wczasy, powiedzmy sobie w góry gdzieś, albo za granicę, na jakieś wyspy, to tam to widzimy cudowne, piękne rzeczy. Czy przychodzi nam na myśl, żeby za to wszystko Panu Bogu podziękować? Czy dziękujemy samym sobie, że nas stać na to, że pojechaliśmy tu czy tam? Przemyślmy to sobie, proszę Państwa. My takie rozważania sobie toczymy. Ja mówię, tak kontynuować jakieś dawne cykle, tam rozpoczęte, historia kultury, to tam mogę to robić. Tylko coraz częściej mnie nachodzi taka myśl, a po co? Ludzi bardziej by interesowało to, jak żyć teraz, tu i teraz, żeby z tą przepustką właściwą przejść, bo nie wiem, kiedy zostanę tam wezwany. Nie wiem. Ja nie wiem, czy ja dożyję wieczora. Nie wiem. Jeżeli dożyję wieczora, to nie wiem potem, czy dożyję następnego poranka. Nie wiem. I każdy człowiek uczciwy powie to samo, co ja. Nie wiem, czy dożyję. Słyszymy o całej masie przypadków takich czy innych. Zmarł nagle. Ludzie kiedyś się bali nagłej śmierci. Dzisiaj to by chcieli, a żeby się nie męczyć, bo szpital, bo koszty leczenia. Proszę Państwa, kiedyś się ludzie jakoś tym nie przejmowali. Skończyło się moje tutaj pielgrzymowanie na ziemi. No to się skończyło, będzie coś innego. A tutaj ludzie się zachowują tak, jakby to było jedyne w ogóle życie i koniec, to wszystko miałoby się kończyć, a potem w niedzielę do kościółka idą, to jest jakieś fixum dyrdum, jakaś duchowa schizofrenia. I teraz mówię, ludzie chcą wiedzieć, jak żyć teraz, co robić. Ja nie mam żadnego interesu, żeby kogokolwiek w błąd wprowadzać. Ja mówię tylko to, czego sam doświadczyłem, co sam przeżyłem. I teraz, no co ja będę ludziom gadał, jak to było 3000 lat temu. No to jest ciekawe, to jest fajne, to jest ciekawe. To można się tym napełniać jakąś tam, zostać erudytą wręcz i tak dalej. Tylko takie pytanie pozostaje na końcu, a po co? Jeżeli obserwuje człowiek to, co się dzieje w tej chwili wokół nas, a jednocześnie czyta Pismo Święte, ale nie tylko Pismo Święte, inne wielkie księgi innych ludów, innych narodów, innych religii. Wszędzie, proszę Państwa, mamy to samo. Że przyjdą czasy tak zwane ostateczne, to we wszystkich religiach my znajdziemy i będzie coraz gorzej. I będzie coraz gorzej. I ci ludzie, te tak zwane prawdziwki, którzy naprawdę w tym wszystkim siedzą, będą mieli coraz gorzej. Bo to otoczenie staje się coraz bardziej wredne. Proszę Państwa, wred na przykład, co to znaczy wred po rosyjsku, po ukraińsku? Co to znaczy wred? Szkoda. Być wrednym znaczy być szkodnikiem, szkodzić komuś, przyczyniać komuś szkody, działać na cudzą niekorzyść, nieszczęście przynosić komuś. To jest być wrednym, pawredic, prawda? Zaszkodzić komuś. Proszę Państwa, ilu ludzi wrednych nas otacza? Strzeżmy się ludzi wrednych. To są ludzie obłudni, oni się będą do nas uśmiechać, tu nas będą poklepować po plecach, tu nas potem za plecami obgadają, a tutaj zrobią coś, żeby nam zaszkodzić, a tu się będą cieszyli, że nam się coś nie udało. Strzeżmy się ludzi wrednych, otaczajmy się dobrymi ludźmi, bo
Kto z kim przestaje, takim się staje. Od dobrych ludzi będzie do nas płynąć dobro. Nasze dobro będzie spływać na innych ludzi z kolei. Wytworzy się pewna grupa ludzi zupełnie innych od tego wrednego otoczenia. Strzeżmy się wrednego otoczenia. Pilnujmy się tego, żeby być wśród swoich, sami swoich, wśród swoich. Zupełnie inaczej się czuję. Ja bardzo nie lubię wychodzić do wielkich centrów handlowych, bo ja czuję masę negatywnej energii. Chodzą ludzie o bezmyślnych twarzach po prostu i od nich aż wali negatywna energia. Ja się bardzo źle czuję, a po 15-20 minut najwyżej mogę być w jakiejś galerii handlowej, muszę wyjść. Po prostu muszę wyjść. Nie znoszę tłumu, nie znoszę być w tłumie, bo coś niedobrego czuję po prostu. Wielu z nas na pewno czuje to samo. Właśnie to, żeby tak sobie gadamy, to co jest istotne? Że wielu ludzi czuje dokładnie to samo, co ja. Tylko się wstydzi do tego przyznać. Tylko się boi do tego przyznać. Bo znajomi go uznają za wariata. Bo rodzina go uzna za wariata. Prawda? A ja tutaj o tym mówię. I coraz częściej bywa tak, że ludzie do mnie piszą gdzieś tam w internecie, pod komentarzach, pod filmem: o matko, to przecież ja to czuję od lat. Ja o tym samym myślałem, czy myślałam od lat. Tak, ludzie się zaczynają przyznawać do tego, że jesteśmy jednomyślni w bardzo wielu kwestiach. Proszę Państwa, jesteśmy w bardzo wielu kwestiach, ci ludzie, którzy znajdują się na odpowiednim jakimś takim poziomie, powiedzmy, duchowym, energetycznym i tak dalej, jak zwał, to my czujemy prawie tak samo. No, na różny stopień intensywności tego, ale wiemy, o co chodzi, jak to kiedyś mówiono, czujemy bluesa. I właśnie po to są te moje gadki, żeby tych ludzi, którzy czują bluesa, zebrać w jedno. Żebyśmy się zaczęli fizycznie spotykać. Idą wakacje, proszę Państwa. Spotykajmy się. Ja spotykam ludzi już, w Tatry sobie jeżdżę i bardzo często ostatnio spotykam ludzi, którzy oglądają te nasze programy. I sobie idziemy jakieś ileś godzin, nieraz ostatnio spotkałem pana, z którym szedłem do Doliny Pięciu Stawów, tak już od autobusu od razu, tak żeby jakoś ten kilka godzin wspólnej wędrówki, jakieś wspólne zdjęcia, schodzę gdzieś tam z przysłupu Międusiego, w Dolinie Kościeliską, jakiś facet na mnie już woła, bo to charakterystyczne te moje, te takie bochobrody, te włosy, jak ten Lemmy Kilmister, prawda, z Motorhead. Proszę Państwa, to nie jest stylizowanie się na Lemiego. Proszę Państwa, byśmy popatrzyli sobie na XIX-wieczne portrety różnych naszych przodków. Byśmy obejrzeli film, na przykład Rodzina Połaniecki, tam jest taki Maszko. Proszę Państwa, tak ludzie kiedyś wyglądali. Te 150 lat temu, taka była moda, taki nosili zarost, takie mokobrody, wąsy i tak dalej. To Lemmy to też, tak jak ja. Lemmy się na nich wzorował. A ja nie wzoruję się na Lemmym, prawda, tylko tak do naszych przodków nawiązuję. Także i ten facet mnie rozpoznał, ja schodzę gdzieś z góry, schodzę, on tam stoi na dole i krzyczy: panie doktorze. Patrzy, no nie znam gościa, nie? Mówi: ja oglądam pański film. No tak, z internetu. O, najgorzej to jak taki zmęczony z gór zlazłem kiedyś w Zakopanem z kolegą byliśmy. Także no taki padnięty byłem, tak się na trawniku uwaliłem, przy głównym takim deptaku na kościuszki. Jacyś małżeństwo przechodziło: dzień dobry panie doktorze. Ja tak, uwalane buty jakimś gliną, błotem, tu taka łajza, prawda, gdzieś tego leżał dopiero co na tym trawniku. No aż wstyd tak wstać się, przyznać, że to ja. No to ja. W każdym razie, jak to jest fajnie spotkać ludzi twarzą w twarz, tak się spotkać na żywca gdzieś. Także ja będę się szlajał po Tatrach między, powiedzmy, 19 czerwca a 19 lipca. Gdzieś będę się szlajał po Tatrach i, proszę Państwa, z pewnością wielu z Państwa gdzieś tam spotkam i sobie będziemy mogli pogadać. I o to chodzi, żebyśmy się zaczynali spotykać. Może wspólnie gdzieś chodzić, może wspólnie gdzieś wyjeżdżać, może się umówimy, że poleziemy na przykład sobie na Kasprowy piechotką, prawda? Bardzo fajna droga. Albo sobie pójdziemy tam gdzie indziej i tak dalej. Jakąś większą grupką gdzieś się ustawić. Wszystko jest możliwe. Nasz wróg nie chce, żebyśmy się komunikowali bezpośrednio.
Bóg nawet nie chce, żebyśmy się komunikowali przez internet, musi mu je przeszkadzać, tu banuje, tam coś tam, tu cuda niewidy robią, tak. Wymyślają, w jednym moim filmie, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, wymyślili sobie, że tam w tym filmie występuje wulgarny język, wobec tego ograniczają zasięgi. Proszę Państwa, tam nie ma ani jednego wulgarnego słowa w tym filmie. I uwaga, niezależni weryfikatorzy sprawdzili to ręcznie. No i tu możemy się śmiać w tym momencie. Sprawdzili film ręcznie, bo tam to wyłapywały jakieś te ich tam, jak oni to nazywają, Boże, algorytmy tam wyłapały, no bo jakieś słowo, tam im się coś skojarzyło. A oni sprawdzili ręcznie. I to, proszę Państwa, film, który był w poczekalni na YouTubie, on jeszcze nie był opublikowany, oni już sprawdzili ręcznie, bo ktoś ich do mnie nasłał. Tak. Ktoś ich na mnie nasłał i oni już znaleźli jakiś... A ja im po angielsku napisałem, tak żeby tam ci szefowie też zrozumieli, że jest to wielotne kłamstwo, że tam nie ma ani jednego wulgarnego słowa. To są kłamcy, proszę Państwa, bardzo często. A poza tym w Polsce cenzura prewencyjna jest zakazana prawem. Oni łamią polskie prawo, oni łamią polską konstytucję. Co z tego, że oni działają gdzieś na terenie Stanów Zjednoczonych? A mnie to guzik obchodzi, ale ingerują tutaj w sprawy, które mają miejsce w Polsce. I w normalnym kraju, przy normalnych władzach, taka korporacja by dostała warunek. Albo postępuje zgodnie z polskim prawem, albo wynocha z Polski. Tak by było. I tak, proszę Państwa, liczę, że będzie. Dziękuję.